Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dzisiaj w grze Inscription. No i tak, dziś słowem wstępu zaczynamy od tego, gdyż wykminiłem, jak to rozwiązać. Okazało się to interesujące, ale teraz wiem też, jak to działa do końca. Zwiększa obrażenia wszystkiego pomiędzy tym o 1. W ten sposób musimy zadać 5 obrażeń. To będzie zdawało 1, to będzie też zdawało 1, więcej, więc 2, a jakoż bije tu i tu, łącznie zada to 4 obrażenia. Mamy 5, jej, udało się. I co my tam w środku mamy? 2 paczki kart, technologicznych, więc głównie będą techno rzeczy. Nie najlepiej, ale okej, okay, fajnie, że przynajmniej cokolwiek. I co tak właściwie tu mamy? 4-9R, to już było 49R, 49R. 49er, nie wiem, mniejsza. Butterbuga też mieliśmy ostatnio. Bolt Count. Wydaje mi się, że każdy ma takiego piesa. Trochę o innych statystykach może, ale ma, okej. Okay. Zadam do kolekcji, druga paczka, tym razem dostajemy tutaj bombę, która już była. Kiedyś, jeśli nie mylę, 2 takich magów, to jest me, Sentry Drone oraz Mox Module. Daję wszystkie moxy. Szczerze? Weźmiemy to. Jakkolwiek moja talia jest kiepska i w ogóle tak to warto spróbować. Więc tak no, jej. I póki co pogadajmy jeszcze tutaj z tym komputerkiem, chyba to był PO3. Wyzwać mnie na pojedynek. Zobaczmy twoją talię. Słabe karty. Totalny brak synergii. Ta sterta nie ma żadnych szans przeciwko mnie. Słuchaj. Próbuję skończyć tutaj moją listę kontrolną konduktów, czyli chyba przewodników, czegoś tak. Ale boty, które przesyłają w dół tą linią, są okropne. Zajmij się tym pracownikami, żeby przysłali mi coś dobrego. Powiedz, by sami wrzucili się na linię, jeśli to jest konieczne. I proszę. Miej porządną talię, kiedy coś skończysz. Czyli lecimy mówiąc kolejny taki wątek z zadankami. Różnymi sprawami. Okej. Okay. To było akurat proste. Nie wiem, co to robi, ale do końca, ale okej. Okay. A dobra, jest dziura i muszę tutaj te takie pseudo zagadki rozwiązać, żeby przejść dalej. Dobra, w ten sposób możemy spróbować. Uczymy się tego, jej. I to też potłumaczę, gdzie mam te karty tego typu. Wiecie, te karty w talii botów. Ale mniejsza. I co tu mamy przy okazji? Kolejna paczka kart, miło. Technohound, Shutterbug był, Factory Conduct było. Ruby Golem, a chyba jeszcze nie mieliśmy, ale nawet jeśli mieliśmy, to fajnie, przyda się. Tutaj co mamy? Kolejną paczkę. I tak, Sentry Drone fajne, Energy Conduct. O, nigdy nie tracę energii, to chyba mamy już też, a może nie, nie jestem pewien. Insecto Drone, ciekawe, tutaj mamy Green Mage, to już chyba było. I dobra, dobra, nie, w sensie ten glut chyba tego używał. Tu mamy też walkę, jedną, ale na razie się tym nie przejmujmy, a ma być 4. Okej, okay, coś postawię tak, to będzie 8. Jest 4, dobra, idealnie mi się udało. Jak trochę na farcie, ale wiecie, no, nie będę narzekał, ważne, że się udało. Tylko zobaczę, no, tu mam przykład idealny, jak się te roboty robią, a... O co chodzi? A, nie przekazuj energii. Okej. Okay. 3. Mhm. Jeśli tak zrobimy, będzie 4. Czyli okej, chyba to tak trzeba zrobić. Nie. W ten sposób? Nie, to będzie 4 też. A. Dobra, to jest trudniejsze niż myślałem. O jedno więcej. Dodaję 2, czyli źle.
Nie, dobra, to po prostu przerywa. Przerywa. Połączenie. W sumie nie wiem, po co nam to, ale tak. Daję to 3, tutaj 4. W sumie, po co jest to przerwanie połączenia? Tu wstawię, to po prostu nic się nie dzieje. Dziwne. Chyba muszę coś to trochę lepiej wymyślić. Wiecie, nie to, żeby to było jakoś szczególnie trudne, ale... Po prostu jakoś tak mi przychodzi do głowy. Żaden pomysł. Wiecie co, ja totalnie jestem tępy, zamiast pomyśleć trochę takie głupoty. Ale tak, a macie tutaj rozwiązanie, hura, udało się. Idziemy dalej, nie rozmawiając z botami, bo nie chcę z nimi walczyć póki co. Wiecie, bardziej zależy mi na tym, żeby... A, i z tym botem już muszę zwalczyć, jeśli chcę iść dalej. Szkoda. Dobra, dobra, w takim wypadku może nie ma co tutaj dużo myśleć, filozofować, czy cokolwiek innego. I skoro się udało tutaj, to po prostu chodźmy sprowadzić swoich sił z powrotem w tym miejscu. Dobra, to już było ostatnio. Powiem szczerze, że chcę po prostu tutaj walczyć głównie, bo... No tutaj można zdobyć karty magiczne, wybrałem sobie jako początkowy typ magiczne, więc... No. Chcę z tego korzystać. Dobra, czy to jest w ogóle sensowne rozdanie? Powiedziałbym, że nie. To mogę tu postawić, oczywiście. To też nie będzie przetasowania, niestety. Więc jestem na przegranej pozycji. No bo to jest totalnie przegrana pozycja. Nie powinienem tego robić. Dobra. Aż mi go żal, ale no... Niestety musimy z nim walczyć. I dobra. Full focus. Czy teraz jest to lepsze? 2 na 1. Wymaga niebieskiego. Oczywiście, że lepsze. I mam też zielone. Na razie otrzymamy dużo obrażeń. Ale wiecie, chcę po prostu sprawdzić, jak to wyjdzie, jeśli to byśmy zagrali tak. Ewentualnie tak. Nie jest to może wiecie idealne, ale zawsze coś. Pomarańczowy. Nie mam pomarańczowego. Na ten moment przegramy. Dobra, to zielonego po prostu rzućmy. Prawie przegraliśmy, okej. Okay. Jeszcze nie. Na szczęście. Kolejny ten piu-piu, czy jak to się nazywa, czyli ten chyba uczeń czardzieja. Tak mówiąc najprościej. Mhm, super. Nadal jesteśmy na krawędzi. Nie, jakimś cudem przegraliśmy. Chyba nie umiem. Chyba po prostu nie umiem w to grać. No ale dobra, mniejsza. Mniejsza. Rozegramy to w takim wypadku teraz, tak? Nie jest to może najpotężniejsze otwarcie, wiecie, ale przynajmniej się uda. Jakkolwiek, i teraz tak... Jednego zielonego, czy jestem gotów poświęcić, czy nie? Dobra, niech będzie, poświęcę. Idealnie. Teraz mogę też potrójnego kryształa zarzucić. A, tylko czy ja to muszę robić od razu teraz? Nie sądzę. Chociaż dobra, zaryzykuję sporo, ale zrobię to. I szczerze, robię to właśnie tylko dlatego, żeby... ewentualnie móc blokować obrażenia jak najdłużej. Ale widzę, że moja talia ma za dużo kart, które w ogóle walczyć nie mogę. No, zdecydowanie za dużo, więc tak. Zarzucamy jak najwięcej, byle tylko się blokować. Zbieramy kości. Ale nie ma szans, bym to wygrał, jak tak patrzę. Muszę po prostu mądrzej zacząć talię sobie szykować. Mniej kart użytkowych, więcej jakichś walczących.
No, zdecydowanie. Więc wybaczcie to wszystko. Ale tak, zaraz się zobaczymy, jak tylko wymyślę jakąś lepszą talię. A tylko zanim to patrzę, czy znalazłem jakieś takie ślady na ustawieniach. Nie wiem, czy to... M? Strzałka? Nie rozumiem. Może tak było ciągle, tylko nawet nie zwróciłem uwagi. Ale dobra, mniejsza. Jak mówiłem, idę zająć się ułożeniem jakiejś sensownej talii. Dobra. Mam coś skonstruowane, chociaż bardziej powinien powiedzieć, że w sumie jest to skonstruowane przez autokompleta. Czy komplita, bo stwierdziłem, że po prostu tak sprawdzę sobie, co on tutaj zaoferuje. Zanim będę się bawił w swoje i powiem wam szczerze, chyba wygląda na to, że chciałbym, żebyśmy przeszli na kości. Z dodatkiem trochę poświęceń i energii. Bez żadnej magii, więc... Szanowni, nie, spróbujemy. Ale chyba ostatni raz, bo jeśli nie będę sobie radził, to nie ma sensu aż tak bardzo. I okej, rozdanie nie najlepsze, ale niech będzie. Postawimy w ten sposób. Drone się uruchamia, piu. Nic mi nie zrobią. Piękne. O, tak, darmowe w sumie poświęcenie, jak tylko o tym myślę. Nie mogę zadać jedno obrażenie albo poświęcić. Żeby postawić tego, zwiększyć sobie energię i mieć nieśmiertelne 1 na 1. Ale przecież nic. I teraz ewentualnie mógłbym poświęcić tą dwójkę. Może to być ryzykowne, ale postawić Ouroborosa. Okej, dobra. To wszystko nabiera szybkiego tempa. I no, nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Ale dobra, bijemy. 3 folijki, jej. Piękne. To było naprawdę proste, jak tak się ma dobre karty, dobre dobranie. Nie, proszę. Proszę, po prostu powiedz mistrzowi, że zdałem. Nie poznasz żadnej różnicy. Proszę, masz, weź tę paczkę. I magiczna paczka, jej. Wreszcie. Kolejny Broken Obol. Hawk, okej. Okay. No tak, Sapphire Mox. Blenes Mox i Steam Mage. Steam Mage akurat z chęcią przyjmę. Proszę, mogę otworzyć drzwi do ciebie. Takie po prostu, okej. Okay. Mam dostęp teraz tutaj dalej. I wydaje mi się, że była to jakaś karta, którą bardzo chciałem od niej kupić. Tylko nie pamiętam, co było. W sumie bardzo możliwe, że to był Steam Mage, którego już mam. Więc na razie może nie nadużywajmy tych wszystkich dobroci. Później zajmiemy się kupowaniem kart, jeśli będzie trzeba czegoś konkretnego. I tak, skoro ta talia wygrała, no to idziemy dalej. Może niedługo sobie zacznę konstruować własną, ale póki co autocomplete jest sensowniejszy. I tak, co my tu mamy? Rozumiem, że to było jakieś coś... No, nie! Ugh, jestem idiotą. Jakiś trapdoor? A, czyli to po prostu nam pozwala szybciej wrócić do wyjścia. Okej, okay, nic istotnego, chociaż chwila. Zanim to wszystko, co... Albo mi się wydaje, albo tu jest jakaś skrzynia. Można to było otworzyć wcześniej, czy nie? Można było otworzyć, jestem idiotą. Jak zwykle. I mam tutaj... Automatona za 3 energię 1 na 1. Jakiś... Gorange Smox, kolejny jakiś lepszy Mox w takim wypadku. I parę innych mniejszych... rzeczy. Ale tak, super. Super, przyda się. Zdecydowanie. Nie! Nagła zmiana strony jest trochę wkurzająca, ale mniejsza. Mamy tu kolejną. Co my tu mamy? Kolejna paczka. W której mamy... Muscle Mage'a. Po prostu się porusza. Jest jeden na jeden. W sumie strasznie słabe są te karty magiczne, jak tak myśleć, chodzi o statystyki. Nie wiem, czy to kwestia tego, że są w sumie darmowe, czy co? Okej, okay, łopata te, taka jakby była u mnie na ustawieniach, tylko... Nie wiem co dalej, prowadzić to tutaj, nie wiem po co. Patrzy na nas, kukuła. A potem nagle zaczyna się ruszać. Co? Ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi? Mają walczyć z kukłą? Czy mnie się to tylko wydaje? No, w sumie, jak na to wygląda? I ta kukła nic nie robi?
Okej. Może tylko atakować, jeśli coś jest naprzeciwko niemu. Okej. Powiem wam szczerze, nie do końca rozumiem, jak to działa. Ale... jakby to najlepiej powiedzieć, jak tak patrzę. Okej. Czaszka... skrzydło. Czaszka, skrzydło i łopata. Przynajmniej taka jest moja teoria póki co. I zobaczmy, co się stanie, jeśli zrobię tak. Okej. Nie. Czaszka, skrzydło, popchnięcie. Okej. 6 folijek. Nieźle. Czaszka, skrzydło, popchnięcie. Okej, to z nią można walczyć cały czas? Ciekawe. Ale tak, to była czaszka, skrzydło, popchnięcie, jeśli się nie mylę. Popchnięcie? Nie, czyli nie tak. To co, popchnięcie, czaszka, skrzydło? Może po prostu kolejność inna? Na pewno te trzy symbole tam były. Jeśli można z tym walczyć cały czas, to wiecie co? Ja może sobie tu nafarmę trochę tych papierków kiedyś, ale póki co muszę jeszcze raz to sprawdzić, bo wydaje mi się to dziwne, że tak nagle tego nawet nie mogłem doświadczyć. No dobra, mniejsza. Zaczynamy od Manty, zgoda. Dlatego, że go się po prostu nie atakuje i tyle. Dziękuję. Gorzej tylko, że... w sumie to wygrałem, a nawet nie myślałem o tym, żeby wygrywać. No cóż, chyba będę musiał zobaczyć jeszcze raz sobie na nagraniu szybko, co, jakie tam były symbole, więc widzimy się za chwilę. Dobra, kolejność była czaszka, ramię, skrzydło, jeśli chodzi o wysokości, więc... tak, zobaczymy, czy będzie prawidłowa czaszka, ramię, skrzydło, yep, dokładnie to, co trzeba i... mamy tu jakiegoś maga nabitego na dzidę? Wyobraź sobie, że jesteś kostką lodu, powoli topiącą się na gorącej patelni. Mówię tylko do siebie. Ból bycia głową nadzianą na dzidę jest... cóż, to jest tego warte oczywiście. Magnificus wynagrodzi mi najwyższym honorem. Będę najistotniejszą kartą w jego talii. Coś tego typu. Okej, zobaczmy, dokąd to prowadzi i czy ta bitwa będzie dużo trudniejsza. O, na pewno widzę tutaj idealną okazję do pozbycia się wszystkich jego kart, więc nawet nie będę czekał. I tak, więcej nie robimy. O! Okej, czyli tutaj trochę pomyliłem efekty. No tak. One się zmieniają w moksy, kiedy giną, po prostu. No dobra. Okej. Ja niestety się rozpadł, tutaj to się zmienia w moksa. No. I moks od razu ginie? O, a tego się nie spodziewałem. No ale dobra, co my tu mamy? Nekromanta, który powoduje, że karty nam giną podwójnie. Nie mamy kości na to. No to smutne. Ciekawe, czy w ogóle można go zagrać, jeśli nie mam moksa. Nie wiem. Zagram to w ten sposób, może nie najlepszy, ale... zawsze coś. O, Ouroboros przyszedł. Jak miło. W ogóle wiecie co? Chciałbym sprawdzić jedną rzecz, jeśli chodzi o Ouroborosa. Może się to wydać głupie, więc ostrzegam tylko z góry. Żeby to zrobić, potrzebuję dwóch kart tutaj. Zniszczyć jego, postawić nekromantę. I w następnej rundzie, nieważne co się stanie, chcę zagrać Ouroborosa.
I powiem wam szczerze, że to jest totalna głupota. I taka dzika teoria, ale jeśli to się da zrobić tak jak myślę, nawet jeśli to będzie mi kosztowało przegraną. A to wiecie co chcę zobaczyć? Czy jak młotkiem zwalę Ouroborosa, czy spowoduje to, że on dwa razy zginie, dwa razy się wzmocni? Tak! Piękne! Piękne! Dobra, to w takim wypadku... nie mam dwóch poświęceń, a szkoda. Tak bym zrobił więcej folijek, ale... Nie, nie ma co czekać. Bierzemy Ouroborosa i... Wygrywamy! Dziękuję bardzo. Wow! To jest piękne. Wiecie co to oznacza? Tak naprawdę już nie mogę przegrać. Może nie będę aż taki istotny do tej strategii, do jego strategii. A nie interesuje mnie to już. Może mnie nawet używać jako zwykłego blokera. Już pan jestem już mistrzem zawodów. Weź tą paczkę. Jej, paczka kart, a w środku Junior Sage, Balance Mox, Green Mage, Energy Bot i Sarcophagus. Jej, udało się. Idź. I tak, teraz możemy pójść jeszcze dalej. Oczywiście, że to zrobię. Ale tak, zobaczmy co to w ogóle jest. Górny znak jest odkryty przez chciwych, przez skrzynia. A trzeci jest przez słabo słyszących, albo tych, którzy słyszą zbyt łatwo. By the pale? Przez bladych? Nie rozumiem o co chodzi. Królik? Czyżby karta królika to... Sigil tam gdzie karta była, okej, okay. To było akord proste. To było skrzydło. I tam było mówione, że przez chciwy, więc podejrzewam, że to jest to. Pale, czyli bladych, to nie rozumiem. Ale tak to jest czaszka, a ostatnio było łopata. Więc czaszka, łopata? Albo łopata, czaszka. Okej, dobra, czyli dobrze myślałem, że to będzie tutaj potrzebne i... co to jest? Nareszcie, stymulacja! My test has been sensor deprivation, you see. Nie rozumiem do końca, ale tak. Żeby uzyskać pełen potencjał mojego umysłu, rozumiesz? Jeśli odblokuję go nowo... dobra, coś takiego... Dobra, było coś mniejsze, pomieszałem, ale tak. Odblokowałem już teraz, słyszysz mi Magnificus? Odblokowałem. Musimy walczyć? Okej. Okay. Czyli jakieś takie tajemnicze gości w ciemności, to jest kolejna bitwa. Gemfind, okej. Sruwak i niebieski Mox. Rozdanie, czy mam dobre? Powiedziałbym przyzwoite. Nie będzie to aż takie proste. Zaryzykujmy. Dobra. Dużo lepsze rozdanie. Okej. Okay. To nawet rozwalę teraz, tylko po to, żeby tak to zrobić. I tak, strzelamy, ten niestety przeżyje, ale to się rozpadnie dzięki temu. Jedno na obrażenie, co to ma być? To możemy zrobić tak, tak. I wygrana! Jej! W końcu udało się jakąś sensowną talię zrobić, która ma sens. A,
ale dobra, mniejsza. To było niesamowicie stymulujące! My nie skończyliśmy tu, prawda? Chciałem zobaczyć światło jeszcze raz. Zaśpiewać, zatańczyć. Nie zostawisz mnie, czyż nie? No, ale będę musiał. Kolejny jakiś mox. Meatboat i inne rzeczy. Jej. Jeśli otworzę drzwi, to... zatrzymaj się i... jak będziesz wracał i wypuść mnie, prawda? A, dobra, zobaczmy w ogóle, co to jest jeszcze tutaj. A. No to tylko tutaj... na tacy jest zapisane. Najdroższa Grimoro. Wydaje mi się, że... plan Piofree może iść znacznie dalej niż zwykłe sięgnięcie po moc. Rzeczywiście, ta wielka transcendencja będzie miała katastroficzne i nieprzewidywalne rezultaty. Notatka nie jest kompletna i kończy się szybko. Chciałbym, byś przemyślała. Okej. Okay. Tu jakieś farby. A, tutaj coś i... O, okej, okay. Tu jest ten cały ten. A, jesteś tu w końcu. Jak razem sobie moje pupile? Nie ma znaczenia. Są dosyć istotniejsze kwestie. Tu teraz. Czy rozumiesz płótno, na którym w której zostałeś wszyty? Nie. Jesteś pędzlem. Artysta porusza tobą z przerażającym mistrzostwem. Moje oko... H.S. with premonition. Nie jestem pewien tego słowa, ale ogólnie oko go swędzi z czymś, co jest pełne czegoś i... takie magiczne oko. Mieliśmy coś tego typu. A, okej. Okay. A ja widzę tu, że twoją ambicją jest odebrać mi tytuł. Jak przykro. Ty widzisz, to się nigdy nie stanie, nawet jeśli mnie pokonasz. Ale jestem... związany przez pewne reguły. Najpierw musimy zawalczyć. Okej. Okay. Podziwiaj. Pędzel skryby magii. Moi uczniowie zginęliby, by tylko zostać przez niego namalowani i żyć wiecznie jako karty. Ale to nie jest pełen wymiar jego mocy. Ach. Ten tutaj potrzebuje trochę wybielacza. Teraz trochę koloru. E? Co? Wszystkie karty będą miały taki efekt? Nie, mają różne efekty, ale... Okej, on nam niszczy... efekty... Niszczy nam efekty i daje nam inne... Ciekawe. Muzyczka też taka... interesująca co najmniej. Nie ma co się przejmować, wygramy to w jedną rundę. Dziękuję bardzo. Muszę starać się coraz wolniejszy, zwalniać wraz z wiekiem. Chyba będę musiał potraktować moje własne karty pędzlem. Ponownie. A. Szczerze to... Powiedziałbym ci szczerze tego gościa, że no... dzięki. Ale znowu wygram. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale okej. Okay. Bardzo dobrze. Po
pokonałbym gościa tak po prostu, jakby nigdy nic. Czy wy to widzicie? To było załamujące. I Achievement Wizard Mentor. Ach, bardzo dobrze. Zawalczyliśmy, a teraz mogę mówić. Zrozum, że moje oko swędzi, gdyż pamięta. It was exquisite. Aż sprawdzę znaczenie, bo to jest coś poważnego. A jak wiadomo, u mnie z ważnymi słowami najczęściej jest tak, że zapominam ich. Akcyzowany. Wyciągnąć. Wyciągnięte. Usiadnięte. Czy to jego oko było? Okej. Okay. Przez nikogo innego niż Leszego z Krwi Bestii. Czyli gra to pamięta. Okej, okay, czyli. Ale chwila. P.O. Free ten cel był Stoutem. Jak już się udowodniło. On był wilk bez oka, czyli to mógł być on. Czyli Grimora musiała być tym żuczkiem. Okej. Okay. I bestią on jest. Arogancki. Single-minded, czyli taki powiedzmy... jakby to nazwać? Jednomyślny, tam o jednym celu. Pełen obsesji na temat zdobywania mocy. Ale jest z daleka od najgorszego skryby do zostania hegemonem. Widzisz, usunięcie mojej gałki ocznej jest daleko od najgorszej rzeczy, jaka mogłaby się tutaj zdarzyć. Musisz... I coś tam było mówione, ale... Nie wiem nawet co do końca. Co jest? Okej, okay. Chyba nie ogarniam. A kolejne filmiki. Z milionem errorów. Okej, okay, to zobaczmy, co tu jest. I think I've just gotta send it. To whom it may concern. It's a bit formal. Hello there! Exclamation point. My name is Luke Carter, and I'm a fan of your collectible card games. If you've ever taken a look at my YouTube videos, you will know how appreciative I am of the merch that you've sent me over the years. So it was a great surprise to learn that there is a digital version of Inscription. I think maybe one of my fans pranked me and buried a copy in the woods near my house. Upon further research, however, I have not been able to find any record of this game. Is this some kind of elaborate hoax? Any trace of this game? Is this some kind of elaborate hoax? The game doesn't seem like the work of a prankster. It at least appears professionally made. I am both puzzled and excited by this discovery. Any information you can provide would be much appreciated. Thank you, the Lucky Carter. Okay, good enough. Sent. Okay. Dobra, nie wiem, co mam powiedzieć. Poza tym, że pewnie coś się znowu zmieni, ale mniejsza. Hey, card gamers, I'm the Lucky Carter, and this... Well, it's a bit of a strange video. It's actually more of a question to my audience. As I've learned over the years, nobody knows card games better than you guys do, so I'm hoping someone can help me out here. Swoją drogą widzę, że na podglądzie nagrania mi się trochę psuje tutaj jakość. Mam nadzieję, że to jest tylko tutaj na podglądzie, a nie w rzeczywistości. Or hear about it? I'm talking about that vintage one-set card game I opened packs for last week. I don't know what I'm allowed to say. I don't want to get in any trouble here. I think I've got the only known copy of the digital version of Inscription. I've been filming myself playing it, and it's weird, guys. I don't want to get in any hot water by showing the footage, but can someone please prove me wrong? Please tell me someone has a copy of this game. I have been looking online for days and I cannot find a word about it. I reached out to the publishers, hoping maybe they would get back to me,
But as a fallback, I got you beautiful viewers. Can hopefully dig up something. That's it. That's the video today, guys. Thank you so much, as always. And, oh yeah, what the fuck is the car? Jakieś błądy. Okej. Okej. Coraz bardziej mi się to nie podoba, ale zastanawiam, czemu jest to jedyna kopia Inscription? Mr. Carter, we have received your inquiry regarding a digital version of our intellectual property Inscription. I can assure you that no such software exists in any official form. However, if you have indeed come into possession of proprietary game Funa hardware, you are compelled to return it to us under the Computer Fraud and Abuse Act. The hardware will be considered stolen if it is not returned to us within a reasonable time frame. Please carefully package the hardware and paste the attached shipping label to the front of the box. You may mail the package at a local post office. We would like to avoid taking legal action in your case, so please do not delay in returning the proprietary software. Sincerely, Game Funa, Customer Happiness Department. What the fuck? Okej. Okay. Tutaj error, czyli nic z tego nie będzie. Ale dobra, coraz dziwniejsze to wszystko robi. I think this woman's actually from Game Funa. She came to my door yesterday and I didn't answer. This time I'm gonna record it. Hi! Hi there! Hey. I'm Floppy Disk for a game called Inscription. I was told you came by a copy of it somehow. Sound familiar? No. No? No, I don't know anything about that. Really? Inscription, you said? Yes. No, I don't think so. Really? Because, apparently you emailed us about it. You are, Luke Carter, right? Oh. You know the luckycarter@gmail.com? Yeah, you know what? That's, I am Luke Carter, but that's not my email address. Really? Because, I just noticed because I've seen your videos. Oh. I'm not a big fan. Well, thanks for watching. Listen, how did you know where I live, exactly? My boss gave me your address. And how did you get past the side gate? It's locked. Okay, Luke. I'm going to give you my business card. And if you remember anything at all, feel free to give me a call. Okay? Will do. Take care. What the fuck? Coraz dziwniejsza. Coraz dziwniejsza. No i ostatnie tutaj. Hey there, card gamers! I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today I'm opening Secrets of Legendaria. Hoping for that sweet, sweet foil Valamir. Secrets of Legendaria. Nie wiem, czemu kojarzy mi się trochę z inną grą. Tego samego twórcy, co Inscription. Ja, chyba była podobna gra tego typu. Więc jako element chyba The Hexal mniejsza. No i dobra, to tyle. Poza tym mamy piękne błądy. No, możemy wrócić. Dostałem paczkę kart. Super. Gormecz, okej. Okay. O, czyli mag, który przy rzuciu kości się wzmacnia. Nawet dwie paczki dostałem. Super. I dobra, tamten gościu, czyli Magnificus, czy jak mi tam zniknął. A tu co jest w ogóle? Jakaś macka, która dała mi kartę wielkiego krakena. Okej, chyba nie ogarniam. Jakaś też wanienka. Z drugiej strony tutaj też do tej wanienki coś prowadzą, jakieś te przebłyski, to co teraz? Wytłumaczy mi ktoś, bo tak szczerze, no...
Nie ogarniam. No cóż. Najwidoczniej cokolwiek tutaj było, jakkolwiek to było. Zrozumiem to kiedy indziej. Albo nie zrozumiemy. Ale tak, wracamy tu. Jej, udało się. I... w sumie... a, czy są jeszcze jakieś rzeczy, które chciałbym zrobić w sumie? Tak, w tym odcinku jeszcze właśnie są dwie rzeczy w sumie, które chciałbym zrobić. Na szybko. Chociaż prędzej powinienem powiedzieć, że jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zrobić, ale teraz się pojawia druga, bo tutaj tego grzybka nie kojarzę. Dziwna muzyka. I przy okazji, nie są ci grzybiarze cali? Jak nas tu znalazłeś? Czy to dobrze? To dobrze. My... Potrzebujemy duplikatów. Widzisz ten diagram? Dwóch tego. Dziękuję. O, masz karty? Dobra, zobaczymy co to jest w ogóle. Może. W sensie wiem jak oni działają. Zaraz zobaczymy jak tutaj jest, ale okej. To jest dobrze, zamknij oczy. Co to będzie? Brutalne i coś tego typu, tak dalej. Czyżby tutaj było dokładnie tak samo jak ostatnio? Czy coś się zmieniło? Dziękujemy. Tu jest twoja nagroda. Spore Digger. Ha, zmieniałem swoje nazwy. Czyli dwie kości. Za taką samą cenę. Fajnie. I teraz potrzebujemy szczurków. Chyba mamy. Mamy Field Mice'y, to też od razu damy, wiecie, jak czegoś chce, to czemu nie. To wiem, że te karty będą były jakieś fajne. Aha, czyli jak co raz zagramy, to dostajemy dwie kolejne sztuki tego. O, trochę mocne. Jeśli chodzi o zapychanie talii, ale dobra, może być. I czy też Sentry Drone? Dwa Sentry Drone'y? Dobra, wiecie, to musimy... to musimy oddać. Sentry Drone jest tak dobrą kartą, że aż nie będzie mi żal dostać mocniejszego. Bo teraz... podwójnie strzela. No tak, teraz jest mocniejszy dużo. I... dostałem jakieś powiadomienie. Na Messengerze oczywiście, bo nie wyciszyłem telefonu. Ale mniejsze zobaczymy. Znaczy, eksperyment musi być kontynuowany. Dwa razy Blue Mage. Blue Mage nie był niczym potężnym, to dajemy. Jeśli nie był ten dobierający karty. Wydaje mi się, że mamy podpowiedź, jeśli chodzi o tego jednego. Kod, tak. Ale może nie mówmy o nim więcej. Niebieski grzybomak. Jej, i... co? A, i można znowu? Okej, to jeśli mamy okazję, to z chęcią to zrobię. Tylko... gdzie jest Spore Drone? Muszę go z powrotem dorzucić i chyba Spore Diggera też mi usunęło. To zarzucę. Nie wiem co to jest, ale... znalazłeś dziwny, błyszczący klucz. Nie może zrobić jego użytku. Okej. Wiecie co, może... może w tym momencie najlepiej zakończmy, bo to się zaczyna robić dziwne. No tak, ale mniejsza z tym. Chyba na razie to tyle, więc... do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że wam się podobało, no i... trzymajcie się, hej.